I teraz z kraju z zagipsowanymi ustami, w którym prześladuje się mniejszości, wędrujemy do kraju wolności. Jan Bogatko jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, jeżeli przeglądam Handelsblatt, to brakuje mi tytułu Ręce precz od kraju rat. Oczywiście mowa jest o amerykańskich sankcjach przeciwko Nord Stream 2. I donoszenia o tym, że Berlin i Moskwa protestują, wspólnie protestują, jak zwykle wtedy, kiedy chodzi o Nord Stream 2. Czytam w depeszy DPA, która została powielona przez większość niemieckich gazet, że na ostatnich metrach Stany Zjednoczone chcą powstrzymać projekt Nord Stream 2, który prowadzi przez Bałtyk do Niemiec i że uchwalono w Kongresie Amerykańskim ustawę o sankcjach wymierzonych przeciwko tej inwestycji. Brakuje jedynie podpisu prezydenta Donalda Trumpa, ale ten zapowiedział, że podpisze, jak tylko znajdzie się tekst na jej biurku. Rosjanie z kolei mówią, czytam tutaj, że Waszyngton chce po prostu forsować własne interesy, żeby sprzedawać swój własny, droższy, płynny gaz na rynku Unii Europejskiej. Więc i wstrętni Amerykanie, i oczywiście wspaniali Rosjanie, i doskonali Niemcy, i kwestia gazu. Kto tutaj kogo i w co nabija, to jest oczywiście bardzo jasne. Kanclerz Angela Merkel z CDU, z tej partii, którą zawsze mówią, że ona jest taka niby pro-polska, bo ona nie jest taka bardzo prorosyjska, jak na przykład AfD, prawda? Więc kanclerz Angela Merkel powiedziała dość wstrzemięźliwie, podczas interpelacji, że nie widzi innej możliwości w tej sytuacji odprowadzenia rozmów, ale bardzo zdecydowanych rozmów, aby nie godzić się z tą praktyką. Po prostu to są eksterytorialne sankcje i takie nie powinny być stosowane, bo rząd Niemiec jest generalnie z założenia przeciwko eksterytorialnym sankcjom. Co tutaj się rozumie przez eksterytorialne sankcje, trudno jest się domyśleć, ale to słowo brzmi bardzo ładnie i bardzo wiele może w sobie pomieścić. Tutaj też oczywiście Handelsblatt zauważa, że także wiele innych państw członkowskich Unii Europejskiej jest przeciwko rosnącemu wpływowi Rosji w związku z gazociągiem. I to jest oczywiście bardzo trudno wytłumaczyć czytelnikom. Kraje poza Polską są przeciwko temu. I dlaczego właśnie tylko Polska tutaj jest wymieniana w pierwszym miejscu jako kraj, który protestuje przeciwko Gazpromowi i jego gazociągowi, i Stany Zjednoczone następnie. No więc nie uda się powstrzymać Nord Stream 2, mówi się w Moskwie. W zasadzie dawniej to powinno się tak być gabaret Moskwa, takim odpowiednim, pięknym głosem, którego niestety nie mam, bo za dużo w życiu paliłem amerykańskich zresztą papierosów. A więc nie da się powstrzymać Nord Stream 2 i będzie to w pełni zakończona inwestycja. Cytuję Handelsblatt rzecznika Kremla Dmitrij Peszko, który złożył stosowne oświadczenie w stosownej agencji Interfax. I mówi ten Peskow, że oczywiście gaz jest znacznie droższy od rosyjskiego gazu dostarczanego Nord Stream 2. No to zależy, kto jaką cenę wynegocjował, ale to jest innego rodzaju rzecz. Również Komisja Wschodnia niemieckiej gospodarki, to zawsze był taki najpierw bardzo prosowiecki element w Republice Federalnej, a teraz bardzo prorosyjski, uważa, że Stany Zjednoczone dokonały ataku na suwerenność Unii Europejskiej. W ten sposób powiedział przewodniczący tego gremium Oliver Hamas,
To są normalne słowa, które zawsze wypowiadała ta komisja, jak tylko chodziło o cokolwiek, co dotyczyło geszeftów robionych przez którykolwiek rząd Niemiec Republiki Federalnej z Rosją. Także poseł Zielonych Hillary Clinton uznał sankcje amerykańskie za agresywny środek i po prostu się z tym nie zgadza i mówi, że kanclerz powinna bardzo wyraźnie odpowiedzieć. Kanclerz odpowiedziała wyraźnie po swojemu, czyli niewyraźnie, zostawiając tu szerokie pole do interpretacji. Również Związek Producentów VDMA to jest wielki, wielki związek, bardzo bogaty związek firm produkujących maszyny różnego rodzaju, także i te, które pracują przy Nord Stream 2, wezwał do ochrony europejskich przedsiębiorstw, czyli do ochrony własnych przedsiębiorstw, powinno być napisane, ale to nie jest tutaj takie istotne, i że w Berlinie i w Brukseli powinno się wreszcie przedyskutować, jak tutaj można te właśnie ekstraterytorialne sankcje, jak na nie reagować, jak się przed nimi chronić, bez względu na to, jakie państwo je uchwala. No widocznie obawiałem się, że Watykan mógłby, no nie wiem. W każdym razie tego zdania jest pan Thilo Brottmann, główny dyrektor Zrzeszenia Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń. I oczywiście pani Manuela Schwesig z SPD, premier landu Mecklenburgia Pomorze Zachodnie, należało powiedzieć, ja nie lubię tej nazwy przed Pomorze, bo ciągle się pytam wtedy, gdzie jest za Pomorze, ale z tego za Pomorza później. W każdym razie po prostu tam właśnie w tej Mecklenburgii, w tym Pomorzu Zachodnim będzie końcowy punkt tego gazociągu, no więc to oczywiście ma wielkie znaczenie dla życia gospodarczego tego regionu, co jest samo przez się zrozumiałe. No więc będzie to temat, który niebawem przez następne dni przedświąteczne będzie obejmował wszystkie media po kolei, kiedy już zwłaszcza wyciszą się tematy polskie, jak na przykład dalsza faszyzacja kraju, bo się dowiadujemy, tak jak Süddeutsche Zeitung niedawno pisała o tym 16 grudnia, że Polska chce poddać sędziów rządowi. To znaczy, że już nie będzie trójpodział władz, tylko będzie dwójpodział, bo sędziowie będą podlegali rządowi. I takie takim coś napisał Florian Hassel z Warszawy. I Hassel jest przekonany, że rząd polski po prostu chce w całości przez ustawę podporządkować sobie sędziów i udaremnić, by wyroki TSUE i Najwyższego Sądu w Polsce były realizowane. No więc to po prostu i powołuje się tutaj na to, że Sąd Najwyższy 5 grudnia na podstawie jednego z wyroków TSUE po prostu za sprzeczne z prawem poddawanie organów kontroli państwowej, stwierdził, że KRS czy nowa dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie są niezależne. Oczywiście one są niezależne tylko wtedy, jeżeli są zależne od liberałów. To jest inna rzecz, ale o tym oczywiście Deutsche Zeitung nie pisze. Natomiast w programie telewizyjnym CDF podawał wczoraj informacje o tych wielkich protestach w Polsce w związku z kontrowersyjną reformą wymiaru sprawiedliwości i to wszystkie stacje telewizyjne podawały tę informację, o tym mówiły i pokazywały w małych wycinkach również ich przebieg. To w zasadzie chyba wszystko. No, ale jeszcze powinni podkreślić prawdopodobnie, że to nawet nie miliony, a miliardy ludzi wyszło wczoraj w Polsce na ulicę, bo przecież zagipsowane usta i ten terror, który w Polsce panuje, powinien trafiać na pierwsze strony wszystkich gazet. Właściwie powinny być manifestacje Solidarności organizowane w całych Niemczech, a o prześladowaniu mniejszości seksualnych nie zająknęły się media.
media niemieckie nie pochyliły się nad tym problemem. W końcu wczoraj Parlament Europejski zwrócił na to uwagę i odpowiednią rezolucję przyjął. Nie, oczywiście ten smutny temat jest również zauważany przez tutejsze media. To jest w ogóle straszliwa rzecz, że w Polsce dochodzi do tak karygodnych wyczynów, przez co w ogóle nie mogą członkowie LGBT zabierać głosu w Parlamencie Europejskim, bo chyba w Polsce są przetrzymywani w jakichś rezerwatach, ale nie wiem, bo tego właśnie o tych rezerwatach niczego nie znalazłem, nic na ten temat nie ma, ale wydaje mi się, że niebawem powinny przejść wielkie, no przynajmniej 20-30 osobowe marsze protestacyjne przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje za wschodnią granicą. A w Kurierze Wnet na pierwszej stronie Jan Bogatko. Tam, gdzie Boże Narodzenie trwa cały rok. O czym ten artykuł jest, panie redaktorze? Ten artykuł jest o mieście, w którym mieszka, o Zgorzelcu, niemieckim Zgorzelcu, zachodnim Zgorzelcu, gdzie znajduje się sklep zwany bożonarodzeniowym sklepem, w którym przez cały rok od 1 stycznia do 31 grudnia, no może nie od 2 stycznia do 30 grudnia, można nabyć wszystko, co się wiąże z choinką, pod choinkę, na choinkę, obok choinki, świecidełka, różnego rodzaju ozdoby, wszystko, co się wiąże z Bożym Narodzeniem, i to na dalekim wschodzie Niemiec, gdzie przez tyle lat szalała dyktatura brunatna i czerwona, i jednak chrześcijaństwa tak do końca nie wytępiła, i to jest bardzo dobry omen. Panie redaktorze, wszystkiego dobrego. Wesołych świąt panu życzymy. Wzajemnie państwu i słuchaczom. Jan Bogatko, prosto z wolnych Niemiec dla Poranka Wnet, a teraz 8:58 i może niech zaśpiewa Ryszard Makowski.